Za nami pół metra wakacji. Ponad 200 wypadków drogowych i 5 utonięć odnotowała śląska policja od 23 czerwca. Dziś służby poinformowały o 5. ofierze utonięcia. Czy mieszkańcy regionu odpoczywają bezpieczniej niż w ubiegłych latach? Sprawdzała Fatima Orlińska. Lato na Śląsku zbiera żniwo. Od początku tegorocznych wakacji na drogach w całym województwie zginęło 11 osób, pośród których odnotowano pieszych, motocyklistów i rowerzystę. Łącznie to 225 wypadków, a do wielu z nich doszło w okolicach przejść dla pieszych. Że w tym dla wielu beztroskim czasie pozwalamy sobie na więcej, pokazują również liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Tych było aż ponad 900. Na szczęście obserwujemy spadki. Jest to o 14 wypadków mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a nawet o 10 zdarzeń z skutkiem śmiertelnym również mniej. Jeśli mówimy o kolizjach, kolizje są na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Warto wspomnieć, że tylko w ten weekend policjanci na śląskich drogach ujawnili, zatrzymali 91 kierowców, którzy byli po spożyciu alkoholu. Niestety, ale to wciąż alkohol jest najczęstszą przyczyną tragedii, do których dochodzi również nad zbiornikami wodnymi. To obok korzystania z miejsc, w których kąpieli jest zabroniona, niestrzeżonych i dzikich. Tylko w tym sezonie wakacyjnym Policja Śląska odnotowała 5 utonięć. We wszystkich przypadkach ofiarami są mężczyźni. Jak wskazują ratownicy, przyczyną wypadków jest również nieumiejętne korzystanie ze sprzętu wodnego. To jest widoczne tylko i wyłącznie przez lekceważenie przepisów. Przepisy mówią wyraźnie, co należy zrobić, co trzeba mieć na takiej łódce czy na takim sprzęcie pływającym. Sternik musi być trzeźwy. Musi mieć zabezpieczony sprzęt ratowniczy, czyli kamzelki, kapoki. Musi być oczywiście mieć uprawnienia do prowadzenia tego sprzętu, bo to potem się wiąże właśnie z takimi dziwnymi przypadkami. Tym bardziej, że mamy tutaj skutery wodne, bardzo szybkie i motorówki. Może tego tak dużo nie jest, ale zawsze się zdarzają, więc żeby nie doszło do kolizji, trzeba wiedzieć. Podstawę trzeba znać, jak płynąć, jak omijać. W całym poprzednim roku nieumiejętne i nieodpowiednie korzystanie z wypoczynku nad wodą pochłonęło 16 ofiar śmiertelnych. Od początku tego roku w akwenach województwa śląskiego utonęło 6 osób, z których 5 to tylko w okresie od 23 czerwca. Do ostatniego zdarzenia doszło w minioną niedzielę w Katowicach, gdzie na wodzie dryfowało ciało młodego mężczyzny. Policjanci zostali powiadomieni, że w zbiorniku wodnym Maroko na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach unosi się ciało, jak się później okazało, mężczyzny 39-letniego. Na miejscu pracowali policjanci, pracował technik kryminalistyki, pracował również prokurator z katowickiej prokuratury. Zebrane materiały pozwolą teraz szczegółowo wyjaśnić wszelkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził, że do zgonu doszło kilkanaście godzin wcześniej, a prokurator zarządził wykonanie sekcji zwłok mężczyzny. Zostaną przeprowadzone również badania na obecność alkoholu oraz toksykologiczne.